Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Człowiek bogaty doświadcza pomyślności. Nie można jej łączyć z duchowym bogactwem i sprawiedliwością. Może on zapomnieć o czasowości życia na ziemi. Serce bogatego jest zdolne obfitować w brak współczucia na biedę innych. Bogactwo jest próbą, bogactwo jest pokusą, ale bogactwo także może być misją, ogromnie ważną. Można dostrzegać tylko to, co teraz, ale można też nauczyć się patrzeć dalej na to, co będzie później. Można zatrzymać się na własnych potrzebach, ale też można wejść w pragnienie dzielenia się tym, co posiadam. Bogactwo może przyczynić się do solidarnego przeżywania życia z innymi. Niekiedy jednak staje się ono w pewnych sytuacjach miejscem hedonistycznej konsumpcji, bez zwracania uwagi na źle się mających. Bogactwo materialne nie musi przekładać się na posiadane dobra duchowe, na ludzką wrażliwość. Posiadanie dóbr materialnych może być przeszkodą w duchowej wrażliwości na Boga i na człowieka. Tym, co określa człowieczeństwo, jego piękno, najgłębsze bogactwo, jest ludzkie serce, jego dobroć, zrozumienie, miłosierdzie, współczucie, służba. Zobaczmy człowieka leżącego na ziemi, chorego, głodnego. Bolał go głód. Był piękny w swoim człowieczeństwie, bo jego serce było dobre. Łazarz oznacza: mój Bóg jest pomocą. Nawet w takim poniżeniu, niedostatku, przeżywaniu strat, doświadczał pomocy Boga. Jedni postrzegają pomoc Bożą w pomnażaniu swoich dóbr materialnych, inni cenią sobie piękne człowieczeństwo. Człowiek bogaty dzień w dzień świetnie się bawił. W jego życiu nie ma nocy i smutku. Zna tylko zabawę, radość, wesele. I wszystkim, którzy się go pytają, jak się czuje, mówi: świetnie. Dlaczego więc ten człowiek
poszedł do Szeolu, skoro tak świetnie się czuł. Ponieważ odrzucił prawdę o sobie, ukrył ją za zasłoną świętości lub dobrego samopoczucia. Odrzucając siebie, wyrzucał za bramę wszystkich przypominających mu o jego wewnętrznych wrzodach. Duma z siebie i nienawiść do siebie są nierozłącznie złączone ze sobą. Są różnym wyrazem tego samego. Duma z siebie i nienawiść. Gdy przepaść jest wewnątrz nas, łatwo tworzymy ją wobec innych. Wszyscy chcemy być coś warci i dlatego potrafimy się gnębić za własną nieporadność. Gdy określamy się za jedynie godnych pożałowania, na zewnątrz stajemy się bezlitośni, a tym samym pozbawiamy się prawa do miłosierdzia Bożego po śmierci. Mądre życie wyraża się w przewidywaniu tego, co może przyjść jako konsekwencja określonych moich słów, dokonywanych wyborów, czynów. Życie to odniesienie do innych ludzi, to relacje dobre lub złe, to widzenie człowieka w potrzebie lub niedostrzeganie jego nędzy. Jakość życia w wieczności zależna jest od jakości życia w doczesności. Jakie życie tu, taka wieczność tam. Jakie jest moje życie tu?